No, proszę Państwa, moi drodzy, otwieram aparat, który nie był otwierany 23 lat. Jest to aparat mojego taty, aparat fotograficzny, aparat Rolleiflex. Aparat tata dostał od swojego przyszłego szwagra. Obydwaj mieli identyczne. Myślę, że współcześni fotografowie mieliby czapki z głów. When they came to me with the nanosuit, I sacrificed Lawrence Barnes, the man I was, to become. Zdjęcie z psem. Tata bawił się tą fotografią. Na ówczesne czasy myślę, że to były zdjęcia niezwykłe. Nie mając takich możliwości, jak są obecnie, kombinowali niebywale, szczególnie właśnie ten mój wujek. Bardzo się cieszę, ponieważ historia aparatu, że mogę o tym opowiedzieć, bo historia aparatu też jest bardzo ciekawa. Tata dostał w latach 30. Robił zdjęcia, piękne zdjęcia w mieście Lwowie, w którym mieszkał, to było jego rodzinne miasto, więc robił we Lwowie zdjęcia. Robili sobie takie konkursy z tym właśnie wujkiem, który zrobił ładniejsze zdjęcie. Tatę wywieziono do Sowieci, jak weszli do Lwowa i wywieźli tatę i taty rodzinę najbliższą. To następnego dnia po wywózce sąsiedzi i zabrali ten aparat, zabrali też kamerę, którą tato miał, bo tata miał taką kamerę austriacką Eumig, którą kupił w 1938 roku. I to wszystko, z tego wszystkiego zrobili taką paczkę, którą wysłali do rodziny, do Tarnobrzega. Ta paczka dotarła, prawie żeby Niemcy nie znaleźli aparatu. Czyli cały ten sprzęt fotograficzny został chowany w skrzynce. Skrzynka odpowiednio zabezpieczona, była zakopana pod ziemią. Po wojnie tato wrócił do Polski. Robił te zdjęcia. Ja niestety nie nauczyłam się robić zdjęć. No jest to naprawdę Mercedes aparatowy, fotograficzny. To jest takie zdjęcie w tym albumie wydanym w 1934 roku w Niemczech na dziesięciolecie firmy Leica. Tutaj mężczyzna w kapeluszu zapala papierosa. Myślę, że obydwaj panowie, mój tata i jego szwagier, zainspirowani takim właśnie zdjęciem Leica, zrobili piękne zdjęcie mojego taty. Jest to moje ulubione zdjęcie taty. Tata w kapeluszu we Lwowie z papierosem. Nie wiem, gdzie się naciska.